Grałem sobie w Minecrafta w Minecrafcie. Wiem, to trochę dziwne, ale usłyszałem jakieś dziwne odgłosy przed moim domkiem, jakby ktoś jeździł jakimś wózkiem, czy to Palion, czy to Kati, kto wie, mam nadzieję, że się dowiemy. Sprawdźmy, o co tutaj chodzi. Halo! Co to? Co, a to nie jest ani Kati, ani Palion, ani Nubek? To jest jakaś podejrzana skrzynia razem z tabliczką. Daję ci kilka fajnych bloków, sprankuj nimi swoich przyjaciół. Okej, dobra, to próbujemy złapać tą skrzynię. Ej, skrzynię, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Oj, no nie mogę jej złapać, dobra, patrz, zrobię ją w ten sposób. Ej, no co za cwaniacka skrzynia. Dobra, jeszcze raz, no i mi się udało. Dobra, co my tutaj mamy? One way glass, okej, jednostronne szkło, tak zwane fake water bucket. Fejkowe wiadro wody. Nie! I TNT mamy jeszcze kamienne płyty. Dobra, bierzemy sobie te wszystkie rzeczy w takim razie. O, no i skrzynia się zatrzymała. O to właśnie chodzi. No i wypadałoby przetestować właściwie, o co z tymi tutaj blokami chodzi. Co to są na przykład za fejkowe wody? Musimy je przetestować. Uwaga, wylewamy tą wodę. I co to? Czekaj. O, zombie, weź wpadnij w fejkową wodę. Czekaj, czy to zadziała? Rozleję tutaj tą wodę. Wow! Umarł od razu, w sekundę. Ale patrz, woda wpada normalnie. Dobra, boję się testować, a co jeżeli to jest serio lawa. Dobra, sprawdźmy, wchodzę do środka. Ała! Ty, to jest serio lawa, widzowie. To jest woda, ale lawa. Wiem, to bardzo dziwnie brzmi. Wodolawa po prostu, ja to tak to nazwę. Dobra, weźmy sobie, zjedzmy. Załóżmy sobie zbrojkę i jeszcze raz wejdźmy do tej wody. Ała, no ej, no to jest serio lawa w postaci wody. To będzie mega mocny prank. Mamy one way glass, czyli jednostronne szkło. Jak to działa? Można zrobić tajemniczy pokój u kogoś. Dobra, to będziemy trollować tymi blokami. A to co to jest? Ghost block. Ghost block to już chyba widzieliśmy, to po prostu nic nie ma. Mam pomysł! Mam pomysł, co zrobimy z tym blokiem. Zrobimy po prostu taką zapadnię. Ktoś będzie wchodził, myślał, że to jest podłoga, a na przykład w tym miejscu będzie giga dziura i wpadnie na TNT. O, dobra, kogo pierwszego prankujemy? Może Paliona. Chodźmy w takim razie najpierw sprankować Paliona, potem przejdziemy do Nubka, albo do Kati, a potem do Nubka. I tak będą trzy fajne pranki właśnie na naszych Wojanowiczanach. Oglądajcie koniecznie cały odcinek, subskrybujcie kanał. I jeśli chcecie mega kozackie rzeczy z Wojan Team, to oczywiście zapraszam. Pierwsza linia w opisie, mamy na przykład taką fajną czapeczkę, idealna na lato. Możemy sobie ją teraz właśnie założyć i patrzcie, jak się fajnie prezentuje. Tutaj jest taka ładna naszywka. Czapka oczywiście dostępna w sklepie, pierwsza linia w opisie. A do czapki idealnie pasują nowe okulary Wojan Team. No i patrz teraz, jak pięknie wyglądamy. Koszulka niebieska, okulary niebieskie i niebieska czapka. Fitujemy perfekcyjnie. No nie wierzę, co my tutaj mamy, widzowie. Okej, zaczynamy z Palionem. Czekaj, Palion widziałem, że... A, Palionowi... Palionowi trzeba zrobić innego pranka, widzowie. Zrobimy mu fejkową wodę może, ponieważ on nie ma domku, w którym mogę go prankować, zapomniałem. Za to coś tutaj wybudował. Czy to jest nowy domek Paliona? Nie! Dramat, co to ma być? Mam pomysł! Zamienimy tą wodę na fejkową wodę i w ten sposób będzie tutaj fejkowa wodolawa. No dobra, to bardzo dziwne. Pytanie, czy z tej wody da się zrobić nieskończone źródełko? Przetestujmy to, dobra. Weźmy sobie tak, okej, wlejmy jedną tu, drugą tu. Zrobiła się fejkowa chyba woda nieskończona, czekaj. Wchodzę, dobra, boli, boli, boli. Okej, zabieramy tą wodę. I czy się przerobiła ta woda na fejkową? Tak, przerobiła się! Super! No to mamy nieskończoną ilość fejkowej wody. W takim razie na samym początku musimy zniszczyć wodę, która jest w tym miejscu. Uwaga. O, dobra, to rozwaliłem. I kładziemy. Dobra, zniszczyłem wodę. Czy się psuje faktycznie? Psuje się ta woda. Dobra, do widzenia, wodo. Spadaj, spadaj, nikt cię tutaj nie potrzebuje. Do widzenia. Okej, i teraz trzeba zamienić całą wodę tutaj od środka, więc trzeba ją na samym początku wypełnić tutaj blokami. Postawmy tutaj dirta, tutaj TNT. TNT będzie się szybko niszczyło, mam nadzieję, że tutaj nie ma nic, co je aktywuje, bo to Palion by się bardzo wtedy zdenerwował. Oj, bardzo by się zdenerwował, gdyby to TNT magicznie wybuchło. Nie byłoby to nic fajnego. Okej, woda rozwalona i teraz podmieniamy tą wodę na fejkową lawowodę. Lawa woda nadchodzi. Dobra, weźmy sobie tak, to wszystko tutaj posegregujmy i tak, na początku wylewamy... No po prostu tutaj wszędzie tą wodę. Aaaa! Wpadłem do środka, dobra, dobra, dobra. Musimy też uważać sami na to. Jeżeli Palion na przykład, no nie wiem, powiemy mu: ej mordeczko, sprawdź swoją swoją lawofontannę. A on będzie miał takie: co? Lawofontannę? O co ci chodzi? A my wtedy, mordeczko, pokażemy mu, że tak naprawdę nie jest woda, to jest oszukańcza woda. No i teraz trzeba wylać ostatnie wiaderko. Wylejemy je tu na górze. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, i teraz patrz to. Dobra, uciekamy, uciekamy! Udało się?
Udało się, patrzcie. Mamy lawowodofontannę. Wiem, że to bardzo dziwnie wygląda. I teraz po wejściu do środka dostajecie obrażenia i to całkiem spore. Dobra, tego tutaj już nie potrzebujemy, więc możemy to spokojnie zalepić. Iś, iś, dobrze. I to jest pierwszy prank na Palionie. Teraz przejdźmy do Kati. I co możemy u Kati zrobić? Może właśnie ghost block zrobimy. Czyli blok, który... O, którym będziemy mogli zrobić tajemne przejście do Katilandii. Dobra, założę sobie okulary, żeby tutaj wszystko widzieć. Wiem, że Kati ma tutaj gdzieś ukrytą tajną bazę. Znajduje się ona chyba za tym stołem podejrzanym. Czekajcie, czy tutaj jest przejście? Nie, tutaj przejścia nie ma. Ale na pewno jest gdzieś tutaj, patrz. Iś, iś. Tak, jest tajna baza. Tajne przejście do bazy. Więc mam pomysł. Możemy zrobić przejście do Kati bazy, ale takie lepsze, lepsze niż ona ma. Będziemy mieli lepszy dostęp do jej bazy niż jej oryginalne wejście. Pomyślmy może w tym miejscu, patrzcie. To fajnie wygląda. Wow, a co tutaj jest? Halo? Co tutaj jest? Jest jakieś wyjście. Dobra, spróbujmy sobie teraz przejść tu, podbudować się do jej tajnej bazy. Czy to działa? To działa perfekcyjnie, patrzcie. I teraz mogę zrobić tutaj ghost block, postawić jeden. Ghost block postawić drugi. O nie, to nie działa tak. Dobra, najpierw muszę jednak postawić ghost block w tym miejscu. O, dobra, w tym miejscu postawię. Tyś, okej, okay. Ghost block, ghost block. I uwaga, patrzcie jak przechodzimy. Ja nie mogę. Kati się tego nie będzie spodziewała. I teraz postawmy ghost block jeszcze tu i tu. Dobrze, i w ten sposób mamy zakazane przejście do tajnej bazy Kati, o którym ona nie ma zielonego pojęcia. Co z tym zrobimy? Na przykład możemy wykorzystać, żeby sprawdzić, co tutaj przechowuje ciekawego. Wow, ona tutaj naprawdę ma mega bogate rzeczy. Skąd ona ma takie rzeczy, takie itemki? Naprawdę Kati jest bogata tutaj. Ja nie sądziłem, że aż tak. Tutaj jakaś różowa zbrojka. No oczywiście różowa musiała być. Kati musi mieć różową. Całkiem fajnie to się prezentuje. Dobra, zostawmy jakiegoś psikusa tutaj. Może damy jej... Może damy jej kanister z benzyną. No i proszę bardzo. Na pewno się ucieszy. Będzie miała jak jeździć, ale chociaż będzie się zastanawiała, jak ona to dostała. A to jest podejrzany Wojan Team, który tutaj wykorzystał wiedzę o jej tajnej bazie oraz bloki, którymi strollował Kati. Przechodzimy do trolla ostatniego. Trolla na nubku. No i ten troll będzie wyjątkowy, ponieważ mamy tutaj one way glass i możemy go na przykład podglądać. Możemy w tym miejscu zrobić jakąś niewidzialną ścianę, którą my będziemy widzieć. Ej, czekaj, możemy nawet pod spodem to zrobić. W ogóle mam pomysł na dwa pranki. Dobra, nubkowi zrobimy dwa pranki, bo nubek zasługuje, nubek to jest taki lamus, on musi mieć pranka. Czekajcie, w którym miejscu można byłoby postawić tą ścianę? O, spójrzcie, może w tym miejscu. To jest całkiem fajnie, sporo tego miejsca. I teraz patrzcie, postawimy, o nie, to się jakoś inaczej stawia. Czekaj, pyk, o, pyk. Jeszcze raz, pyk, pyk, pyk. Nie, co tu się dzieje? Nie, to nie ma być taka ściana. Czekaj, musimy to zrobić dobrze. Okej, okay, tutaj musi, o, gdzie ja wpadłem? Tutaj musi być zwykły dirt. Iś, iś, pięknie. Teraz w tym miejscu musimy postawić taki. Okej, okay. I proszę bardzo, możemy z tej strony go podglądać. O to właśnie chodzi. I jeszcze z tej strony postawimy niewidzialną ścianę. Tak, to będzie idealnie. Dobra, postawmy ją. Raz, dwa i w ten sposób mamy taką zakazaną tajną bazę, o której nubek nie ma zielonego pojęcia. Będziemy go tym samym tutaj trollować. Dobra, weźmy sobie tak i to musimy zalepić w ten sposób. No nie ma żadnego śladu, a my możemy sobie tutaj przejść i podglądać go. Dobra, mam pomysł jeszcze tutaj jeden. Tego, znaczy dość. O nie, zapomniałem, że to się tak łatwo psuje. To są łatwe do zepsucia bloki. Ale dobra, będziemy mieć lepszy widok na nubka tutaj. Patrzcie, zrobimy to w ten sposób. Tyś, tyś, okej, okay. Tyś, tyś. W tym miejscu musi być dirciol. Tyś, tyś. No i proszę bardzo, przechodzimy sobie tutaj i możemy teraz nubka tutaj pięknie podglądać. A nubek nie będzie wiedział. Możemy go śledzić i na przykład mówić: ej, a co to jest? Co ja odkryłem? Co to jest? Jakiś tajemny pokój Kati? O co chodzi? Co tu robi tajemny pokój Kati? O co tu chodzi? Co to są za rzeczy? Dobra, nie wiem, czy nubek to powinien wiedzieć o tym. To jest tak otwarte tutaj było na luzie.
Może to jest jakiś prank Nubka, albo Palion mu zrobił jakiegoś pranka. Tutaj ma normalnie pokój dla dziewczyny Nubek. Dobra, dziwne. Słuchajcie, to w takim razie zróbmy w tym miejscu też niewidzialną ścianę. Będziemy wiedzieć, co tu się dzieje. Dobra, postawmy ją w ten sposób. Czekaj, cyk, pięknie. Teraz muszę tutaj postawić. O nie, nie postawię tego. Nie postawię to, muszę... O nie, zepsułem tutaj coś. Przepraszam, zepsułem tutaj coś. To jest trudno, widzowie, to jest trudno to stawiać. Ale damy radę, patrzcie, w tym miejscu postawię. No nie mogę, dobra, w tym. Okej, okay. Nie, dobrze, nie, znowu źle. Nie, co ja robię? Nie, no jak to działa? O, o, dobra, sprawdźmy, czy teraz to zadziałało. Let's go, mamy to, rozwiązany problem. I teraz tutaj to zabudujemy, jak gdyby nigdy nic. No i tutaj tak jakby nic nie było, widzowie, nic nie było. Troszeczkę to zepsułem, no ale co, o, lekko kolejne zepsułem. Dobra, teraz przynajmniej będziemy widzieć, co tutaj się dzieje w tym tajemniczym pokoju. A w tym miejscu postawimy oczywiście nasz tajemniczy blok, po którym będziemy mogli wchodzić tutaj do środka. Ghost block, proszę bardzo. I teraz cyk, wiemy dokładnie, że wejście jest w tym miejscu, ponieważ jest tutaj pochodnia. I teraz wchodzimy i możemy obserwować Nubka z każdej strony. Coś pięknego. No a pewnie zastanawialiście się jeszcze, jaki miałem inny pomysł na sprankowanie Nubka. Nubek będzie chciał sobie tutaj wyjść, co nie? A co to jest? Nubek, odezwij się do hakerki. Nubek, odezwij... jakieś wezwanie do odezwania się do hakerki. O co tu chodzi? Dobra, rozwalamy to. W tym miejscu Nubek, powiedzmy, że chce sobie wyjść. My tutaj postawimy one way bloka, który sprawi, że Nubek wpadnie do ogromnej dziury na sam dół, gdzie będzie TNT. No i, że tak powiem, wybuchnie. Łatwy prank na Nubku, wydaje mi się. Okej, zróbmy to jeszcze w ten sposób. Zróbmy to całkiem ładnie, żeby też nie było, wiecie, na odwal się. Okej, coś takiego. Coś takiego. I teraz patrzcie, z tej strony ustawimy ghost block. Patrz! I w ten sposób Nubek tutaj wpada i jest rozwalany. O to właśnie chodzi. Spójrzcie, wpada sobie tutaj, iść na dół, a na dole będzie TNT, które wybuchnie, więc przygotujmy sobie to wszystko. Musimy po prostu zejść troszeczkę niżej, żeby wybuch nie rozwalił niczego naokoło tutaj. Oj, Nubek z tego pranka akurat nie będzie zadowolony. Myślę, że ten prank będzie dla Nubka bardzo bolesny. Idziemy niżej, niżej jeszcze. Czy coś tutaj jest naokoło? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już będzie można kłaść powoli to TNT. Dobra, ej, coś tutaj jest. Co to jest? Czy na Wojanowicach zawsze coś gdzieś musi być? Jakieś tajemnicze pokoje? Co to jest za miejsce? Wojan, Palion się plan się udał. Mój plan się udał, dzięki Nubek za pomoc. A, to jest stary pokój chyba jeszcze z czasów hakera. Żeby się wyleczyć z zombie. A, to jest choroba zombie jakaś tutaj była. Dobra, czyli to nie jest jakiś mega ważny pokój. Możemy go spokojnie zabudować. Tylko nie mamy czym. O, dobra, tym zabudujemy. Tym i tym, dobrze. No to co, w tym miejscu robimy wybuch? Dobra, zróbmy może jeszcze troszeczkę niżej. Dobra, wydaje mi się, że tutaj już jest dobrze. Bo trzeba pamiętać, że jak Nubek spadnie, to przecież może mieć jeszcze obrażenia od upadku. A tego byśmy nie chcieli. Chcemy, żeby on wybuchł przez wybuch bezpośrednio. Dobra, kładziemy TNT w takim razie. Oraz kamienne płyty. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O nie, ja jestem teraz tutaj uwięziony. Co ja mam zrobić? Jak ja mam się wydostać? Czekaj, muszę zrobić to w ten sposób. Muszę wydostać się na górę tak. Mam nadzieję, że żaden blok nie spadnie na tą półpłytkę. Jeżeli spadnie, to będzie taki przypał. Dobra, wiecie co? Będę się podbudowywał tutaj, z tej strony. A to zabuduję po prostu. Okej, zabudujemy to. Nas tutaj nie było, patrzcie. Zabudujemy to. Pięknie bardzo, do widzenia. Ja stąd wychodzę, nie chcę mieć nic wspólnego z tymi prankami. Okej, dobra, w którym miejscu jest ten spadek? Tutaj, ja nie mogę, to jest naprawdę mocne. Weźmy sobie ten ghost block. Dobrze, i postawmy go tu. I jeszcze tu. Super, mamy to zrobione, patrzcie. Teraz jak się tutaj wchodzi, to możesz spaść na sam dół. Więc tylko czekamy na reakcję Nubka. To były trzy, a nawet cztery sposoby na sprankowanie naszych Wojanowiczan. Dajcie znać, czy znacie jakieś inne pranki. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.